Temat związany z tym, co się dzieje wokół nas, co się dzieje w przyrodzie, w kontekście medycyny chińskiej. Dlatego, że rzeczywiście od paru dni mamy taki bardzo ciekawy okres z punktu widzenia medycyny chińskiej. Nazywamy go Dojo, czyli właśnie taki okres przejściowy, będący piątą porą roku. Jeśli chodzi o właśnie porę roku w medycynie chińskiej, to jest bardzo ciekawy podział. Dlatego, że mamy cztery podstawowe pory roku, oczywiście, czyli wiosnę, lato, jesień i zimę, ale w medycynie chińskiej mamy też, można powiedzieć, taką, no właściwie piątą porę roku, i właśnie tą piątą porę roku jest dojo, czyli właśnie ten okres przejściowy. I już Wam tłumaczę, o co chodzi z tym okresem przejściowym. Chodzi o to, że Chińczycy wpadli na taki pomysł, aby podzielić nasz rok oczywiście na te cztery podstawowe pory roku i tak jakby dodać tutaj piąty element, tak? Bo też pewnie ci z Was, którzy trochę się interesują medycyną chińską, to słyszeliście zapewne o takiej teorii pięciu elementów. No i właśnie w tej teorii pięciu elementów mamy pięć bazowych elementów i do każdego z tych pięciu elementów jest przypisana pora roku. No i o ile, jeżeli my tutaj mamy cztery pory roku z punktu widzenia takiego bardziej zachodniego, naszego współczesnego, jest to dla nas zrozumiałe, no to właśnie się zastanawiamy, no dobrze, no a co z tym piątym elementem i co z tą piątą porą roku? No i właśnie tutaj, tą piątą porą roku, przypisaną do piątego elementu, a dokładniej tutaj właśnie do elementu ziemi, jest ten okres przejściowy, okres dojo. To wygląda właściwie w taki sposób, że starożytni Chińczycy podzielili tak jakby rok na pięć okresów i jeżeli podzielimy właśnie tam 365, 6 na 5, to właśnie otrzymamy tutaj mniej więcej 72 dni jako taki jeden okres, tak, jako tą jedną porę roku, a z kolei właśnie tą piątą porę roku dodatkowo podzielili na jeszcze cztery, tak? Czyli właściwie taki jeden okres przejściowy, z którym my mamy do czynienia teraz, trwa 18 dni. Czyli tak podsumowując, mamy tak naprawdę no, te cztery pory roku, ale między tą każdą porą roku, czyli między wiosną a latem, latem a jesienią, jesienią a zimą i zimą i wiosną, które tutaj według medycyny chińskiej trwają 72 dni, mamy taki okres przejściowy, który trwa więcej niż 2 tygodnie, ale mniej niż 3 tygodnie, bo dokładnie pozostaje nam po takim podziale 18 dni, dzieląc 72 na 4. No i właśnie teraz wypada nam ten okres. No i właściwie, co nam to daje? Czy też ja zawsze lubię tłumaczyć, skąd w ogóle się wziął ten pomysł? Tak jak terapie naturalne, tak i tu medycyna chińska bardzo działa tak zaradczo, też profilaktycznie. Ten okres, w którym się teraz znajdujemy, właściwie ma nam zasygnalizować zmiany, które już się dzieją, tak? Czy też zmiany, które tak naprawdę nadejdą, kiedy zacznie się wiosna z punktu widzenia medycyny chińskiej, ale też kiedy się zacznie już taka naprawdę prawdziwa wiosna astrologiczna, tak? Według takiego bardziej naszego zachodniego tutaj spojrzenia. Ma to właśnie za zadanie tak naprawdę nas przygotować do tych zmian, które będą zachodzić, czy zasygnalizować, że tak naprawdę te zmiany już się zaczęły. Bo to też nie jest tak, że na przykład mamy powiedzmy około 20 marca i wtedy nagle zaczyna się wiosna. Sami właśnie obserwujemy, że różnego rodzaju procesy, które zachodzą w naturze, są właśnie w takim rytmie na przykład rocznym, tak? Że to są cykle. I podobnie tutaj jest, jeśli chodzi o zmianę tych pór roku. I zapewne też już niektórzy z Was zwrócili uwagę na to, że na przykład ten dzień jest nieco dłuższy, że tak jakby może troszkę też jest nasza inna energetyka, że na przykład trochę nam łatwiej wstać niż na przykład miesiąc temu, że czujemy tak jakby, że już gdzieniegdzie w przyrodzie pojawiają się pierwsze takie oznaki, gdzie na przykład naprawdę za ten miesiąc czy za około 2 miesiące zacznie się taka już prawdziwa wiosna. I to jest bardzo ważne, dlatego że właśnie te zmiany, które zachodzą na zewnątrz, czyli które zachodzą w przyrodzie, zachodzą też w nas samych.
Bo właśnie o tym są terapie naturalne i o tym jest medycyna chińska, czyli o tym, jak przełożyć to, co się dzieje w naturze i procesy i zmiany zachodzące w naturze, na to, co się dzieje w nas samych, na procesy, które się dzieją w nas samych. Bo właściwie tak tutaj powstały terapie naturalne, czy na tym bazuje medycyna chińska, czyli na obserwacji świata zewnętrznego i tych procesów, które zachodzą w naturze, i przełożeniu tego na nasze potrzeby. To jest wszystko bardzo ważne, bo dzięki temu naprawdę dostajemy bardzo spójne dla nas narzędzia i łatwo dostępne, takie, które możemy właśnie wykorzystać, korzystając z różnych tutaj tak jakby wskazań, czy to medycyny chińskiej, wskazań żywieniowych, czy generalnie wskazań związanych z terapiami naturalnymi. Stąd między innymi dzisiaj chciałem z Wami przeprowadzić właśnie tą rozmowę na temat tego okresu przejściowego, czy właśnie troszeczkę o tych porach roku, żeby Wam wytłumaczyć, jak to wygląda i dlaczego tak jakby też mamy tutaj takie przesunięcie, można powiedzieć troszkę o miesiąc do tyłu, mniej więcej miesiąc, półtora, z punktu widzenia medycyny chińskiej, jeśli chodzi o porę roku, a z punktu widzenia już bardziej takiego naszego zachodniego. To nie jest żaden błąd, to jest zabieg bardzo taki, bym powiedział, mądry i właśnie zaradczy, profilaktyczny, pokazujący właśnie też, jak starożytni Chińczycy myśleli, tak? Czyli oni właśnie tak jakby zawsze trochę wybiegali w przód i się przygotowywali na to, co będzie w tych najbliższych tygodniach. I rzeczywiście też, jak sobie poszukamy w przyrodzie, to już takie pierwsze oznaki się zaczynają, dlatego że na przykład zaczynają się już pierwsze pąki olchy i leszczyny. Ja właśnie co roku o tym przypominam, bo to jest chyba taka pierwsza rzecz, która się pojawia, z której możemy już korzystać. Co prawda, też niektóre zioła tak naprawdę też przy takim już coraz cieplejszym u nas klimacie można zbierać przez cały rok, chociażby gwiazdnica, tak? Pięknie się utrzymuje nawet w grudniu, w styczniu. Natomiast jeśli chodzi właśnie o takie odrodzenie i rozpoczęcie cyklu, no to właśnie między innymi tutaj olcha i leszczyna daje pierwsze pąki i w niektórych rejonach w Polsce już tutaj się to zaczęło, szczególnie tutaj na południu, gdzie jest troszkę cieplej. Także już możecie wyruszyć na poszukiwania. I to właśnie też się między innymi pokrywa z tym, że już są widoczne pierwsze zmiany, jeśli chodzi tutaj o przyrodę, czyli można powiedzieć, że to są naprawdę takie pierwsze zwiastuny nadchodzącej wiosny, a w tych kolejnych tygodniach oczywiście będziemy obserwować coraz więcej zmian, aż w końcu naprawdę nastąpi ta wiosna. Oczywiście to też jest tak, że no z punktu widzenia bardziej takiego naszego też praktycznego, wiemy, że na przykład właśnie teraz końcówka stycznia czy luty to potrafią być miesiące bardzo zimne, czy też tak jakby tutaj nawet w marcu się zdarzało, czy w kwietniu, tak, opady śniegu i bardzo niskie temperatury, więc tak jakby też rozmawiając teoretycznie o takich rzeczach, musimy brać też pod uwagę praktykę, tak, i stawiać przede wszystkim pod wzgląd na przykład naszych wyborów żywieniowych, to też jaką mamy aktualnie pogodę, tak? Czy właśnie jaki jest klimat, co się dzieje na zewnątrz i pod to powinniśmy dobierać nasze zalecenia. Natomiast też chcę wspomnieć o tych porach roku, czy o okresie tym przejściowym, bo to jest związane też między innymi z tym, że właśnie do każdej z tych pór roku, czyli właśnie tutaj na przykład do tego dojo, mamy przypisany dany element. Tu już mówiłem, że to jest element ziemi. I teraz wiemy, że ten element ziemi w medycynie chińskiej jest mocno związany przede wszystkim z naszym układem trawiennym, właśnie z takimi obiegami czynnościowymi, czyli z całymi strukturami w naszym ciele. I tutaj mamy na myśli przede wszystkim żołądek i śledzionę. Też pod tym pojęciem śledziona w medycynie chińskiej kryje się bardzo dużo, bo to jest zarówno śledziona, jak i trzustka, jak i też mikrobiota jelitowa, także no, można powiedzieć, że taki bardzo pokaźny konglomerat. Natomiast wiemy, że właśnie o danej porze roku, tak jakby te przypisane elementy czy obiegi czynnościowe mają swoje maksimum energetyczne. Czyli teraz możemy powiedzieć, że właśnie te główne narządy związane z układem pokarmowym mają swój szczyt energetyczny. Co to znaczy? Że właśnie w tym okresie szczególnie warto o nie zadbać, warto zwrócić na nie uwagę, może też dać im szczególnie odpocząć. Może też być tak, że jeżeli tutaj macie jakieś problemy właśnie z tą daną strukturą w waszym ciele,
no to właśnie tutaj mogą się nasilić pewne objawy, albo warto zwrócić w ogóle uwagę na te elementy, czy właśnie szczególnie swoimi tutaj wyborami żywieniowymi, czy takimi ogólnymi, jeśli chodzi o nasz styl życia, warto wspierać te elementy. No i jeśli chodzi właśnie o tą śledzionę i o żołądek, czy o tą całą przemianę ziemi, rzeczywiście tutaj warto postawić na przykład na naturalny smak słodki, tak? Podkreślam to słowo naturalny. Oczywiście tutaj nie chodzi o cukier, tylko chodzi bardziej o właściwie większość takich produktów dobrej jakości, z których korzystamy na co dzień. Dlatego, że ten naturalny smak słodki znajdziemy właśnie w warzywach, w owocach, w zbożach, w strączkach, w dobrej jakości tłuszczach, w mięsie, też w pestkach i w nasionach roślin oleistych. Także tutaj jest bardzo tak pokaźna ta grupa tych pokarmów. Można powiedzieć, że właściwie ten smak słodki jest tutaj bazą, tak? Czyli właśnie te elementy szczególnie powinny tutaj królować, czy tak jakby chcąc wzmocnić szczególnie te obiegi czynnościowe, które tak naprawdę powinniśmy wzmacniać cały czas, bo układ pokarmowy jednak to jest takie, ja nazywam centrum dowodzenia w naszym organizmie, bo jednak potrzebujemy spełniać dwie bardzo tutaj ważne funkcje, czyli trawienie i przyswajanie, bo bez tego niestety pozostałe nasze układy nie będą prawidłowo funkcjonować. Natomiast jeśli chodzi o tutaj jeszcze wzmacnianie tej śledziony, czy ten okres dojo, na pewno zwróciłbym uwagę na to, żeby szczególnie teraz nie przesadzać z produktami właśnie takimi mocno obciążającymi, które zawierają bardzo dużą ilość prostych węglowodanów, cukrów, szczególnie no tutaj już takiego tak czystego cukru, sacharozy. Też na przykład uważać na produkty, byśmy powiedzieli, z punktu widzenia medycyny chińskiej, które mogą doprowadzić do produkcji patologicznej wilgoci, czyli na przykład tutaj właśnie jedzenie bardzo późno, jedzenie też bardzo obfitych posiłków, jedzenie dużej ilości na przykład produktów na bazie mąki, z takiej oczyszczonej mąki, tak, z pszenicy, czy właśnie bardzo duża ilość glutenu, bardzo duża ilość nabiału, czy właśnie taki nabiał sklepowy gorszej jakości, czy tutaj właśnie cukier, słodycze. No to są rzeczy, które będą bardzo mocno tutaj powodować, że gdzieś będziemy produkować jedną tą wilgoć, czy szczególnie osoby też już z tą wilgocią albo z tendencją do produkcji wilgoci mogą zauważyć, że tutaj te rzeczy mogą się nasilić. Ten temat wilgoci jest też bardzo ważny, ja tutaj już nie chcę na niego wchodzić, bo też obiecałem Wam i na pewno będzie webinar o wilgoci taki bezpłatny, który dla Was przygotuję. Na temat tej wilgoci też możecie u mnie poczytać na blogu, jest bardzo dużo informacji, są artykuły, jest też nagranie, jest nawet też płatny webinar, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, także tych treści jest bardzo dużo. Natomiast właśnie wspominam o tej wilgoci, dlatego że właśnie wilgoć, która charakteryzuje się takimi objawami jak na przykład właśnie katar, jak przewlekłe problemy z zatokami, jak generalnie różnego rodzaju wydzieliny, takie niepożądane, szczególnie z górnych dróg oddechowych, ale też na przykład jako różnego rodzaju reakcje, po części też na przykład reakcja histaminowa, czy na przykład też nadwaga, otyłość, celulit, problemy ze stawami, tak? Tutaj też bardzo często się lokuje wilgoć. Też na przykład taka mgła mózgowa, czyli właśnie taka ociężałość, nie tylko fizyczna, ale umysłowa, to też jest jeden z objawów wilgoci. No i teraz też zwróćcie uwagę, że właśnie te objawy, czy właśnie ta wilgoć, tak, z punktu widzenia medycyny chińskiej, to jest często to, co się pojawia nam przy infekcjach, tak, przy różnego rodzaju infekcjach wirusowych, przy grypie. Właśnie teraz, w tym okresie, kiedy niestety, ale mamy no, taki szczyt, jeśli chodzi o tego typu zachorowania. Więc może troszeczkę też właśnie się to pokrywa, że właśnie szczególnie teraz warto się odciążyć z tych produktów. Raz, żeby uniknąć no tutaj infekcji, które mogą się przytrafić. Dwa, no jeżeli już wiecie, że tak jakby coś Was tutaj rozkłada, że możecie być przeziębieni, czy już jesteście w trakcie tej infekcji, no to dodatkowo zwrócić się ku tym zaleceniom, właśnie o których teraz mówię, tak? Czyli właśnie, żeby wzmacniać tą naszą ziemię, żeby eliminować te produkty, które mogą doprowadzić do wysokiej produkcji wilgoci, a skupić się na tym naturalnie słodkim smaku.
Element ziemi, nasz układ pokarmowy, to też jest ten element, który właśnie ma ogień trawienny i który bardzo lubi też spożywanie posiłków regularnie, też nie jedzenie zbyt późno, najlepiej nie jedzenie po godzinie 18-19 i też no, jednak stawianie w większości na posiłki ciepłe i gotowane, szczególnie teraz w okresie zimowym. To jest właśnie związane też z energetyką produktów, z energetyką naszą z punktu widzenia medycyny chińskiej. Natomiast no tutaj też nawet ostatnie badania naukowe no, pokazują, że na przykład jedzenie zbyt późno dla nas nie jest korzystne i tak jakby wiele tych zaleceń medycyny chińskiej no, zaczyna się pokrywać po prostu z tym, do czego my teraz zaczynamy dochodzić. No i jednym właśnie też z takich zaleceń, na które warto zwrócić uwagę, to nie przesadzanie zbyt dużą ilością produktów surowych, czy takich posiłków zimnych, czy też sięganie po produkty prosto z lodówki. Oczywiście ta tolerancja jest bardzo indywidualna, to też zależy od naszego stanu energetycznego, czyli od tego, czy jesteśmy bardziej wychłodzeni, czy bardziej rozgrzani. Jednak jesteśmy takim społeczeństwem i żyjemy w takim klimacie, że mamy tendencję do gromadzenia wilgoci i gromadzenia zimna, szczególnie teraz w tym okresie zimowym. No więc warto na przykład też byłoby się, szczególnie w tym okresie, który teraz trwa, bardzo mocno skupić na takich posiłkach regularnych, ciepłych, gotowanych, też rozgrzewającymi przyprawami, czy też z takimi przyprawami, które ułatwią nam trawienie. To są właśnie wszelkiego rodzaju takie przyprawy, które bardzo dobrze wpływają na trawienie. Powiemy, że też takie na przykład działa karminatywne, jak kminek, kumin, kolendra, ale właśnie też te wszystkie zioła, które są u nas dostępne, czyli lubczyk, bazylia, oregano, tymianek, majeranek, to wszystko będzie tutaj bardzo pomocne. Z takich zaleceń na pewno też wygrzewanie się, tak? Czyli moksoterapia, termofory, czy też właśnie używanie lampy TDP, o której też czasami Wam tutaj wspominam. To są zabiegi dodatkowe, które na pewno też będą wspierać ten element ziemi. Także troszkę tych rzeczy jest. No, warto na pewno zwrócić uwagę. Ja o tym okresie przejściowym też mówię jako taka ciekawostka, bo to też się łączy właśnie z tymi porami roku, czy to też nam sygnalizuje, jak na przykład tutaj zwrócić uwagę na to żywienie sezonowe, bo to też jest jedno z takich bardzo ważnych zaleceń, czy podejść tutaj medycyny chińskiej. I rzeczywiście, no jednak widząc u siebie na przestrzeni tych kilku sezonów, czy tak jak Wy zgłaszacie tutaj, żywiąc się sezonowo, po prostu widzimy bardzo duży efekt, dlatego że często sięgamy wtedy po te produkty, które naprawdę są nam potrzebne w danym momencie, i dwa, no unikamy jednak tych produktów, które no, na przykład są też gorsze jakościowo, no bo po prostu w sposób naturalny nie występują, więc albo są sprowadzone, albo niestety musi być użyta tutaj bardzo duża ilość jakichś środków dodatkowych, co sprawia, że po prostu te produkty są o wiele gorszej jakości, lub w niektórych przypadkach niestety mogą być też dla nas szkodliwe, tak? Jeśli chodzi tutaj jeszcze o ten okres przejściowy, czy o tą przemianę ziemi, to właśnie tak podsumowując, na pewno zwrócić uwagę na to, żeby też troszeczkę odpocząć, czy odetchnąć, dlatego że ten okres przejściowy to jest taki okres, który też nie jest związany właściwie z żadnym ruchem w naturze. To jest troszkę taka jakby stagnacja. I ja też lubię tak tłumaczyć czy obrazować, że właśnie ten okres przejściowy, który jest krótki, ale występuje 4 razy do roku, to jest trochę takie wyhamowanie pewnych procesów, czy tak jakby takie spowolnienie, żeby przygotować się na zmiany, które będą zachodzić i które się tak naprawdę dzieją cały czas. Także ja Was bardzo zachęcam też do obserwowania samych siebie, tego, co w ogóle dzieje się w Waszym ciele, bo też nasze ciało zawsze wysyła nam sygnał w odpowiednim momencie, tylko my niestety czasami nie odczytujemy tych sygnałów prawidłowo lub w ogóle ich nie zauważamy. Natomiast też warto obserwować to, co dzieje się w naturze, tak? I tutaj rzeczywiście obserwacja natury też daje nam bardzo konkretne wskazówki, czy pozwala nam też odpowiednio dobrać tutaj dietę. Też u mnie na blogu właśnie są informacje na temat tego dojo, też jest właśnie artykuł, także też Was tam serdecznie zapraszam. No i oczywiście też zapraszam na kolejne wydarzenia, na kolejne live'y. Za tydzień będzie następny live.
Jeśli chodzi o tematykę, to szczerze jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Jeżeli może wy byliście czymś szczególnie zainteresowani, to oczywiście możecie dać znać w komentarzu. Natomiast za tydzień znowu o godzinie 20 się widzimy. Też jeżeli tutaj będą się pojawiać jakieś pytania później pod transmisją, to ja oczywiście na wszystkie pytania chętnie odpowiem. Natomiast ja teraz uciekam na drugi live, dlatego że dziś ruszamy właśnie z naszą grupą o aromaterapii, aromaterapia w praktyce. Tam też Was serdecznie zapraszam. Jest to grupa, no, w której właśnie z Anią Dzięciołowską będziemy się dla Was dzielić informacjami bardzo praktycznymi, właśnie jak w sposób bezpieczny i skuteczny korzystać z mocy olejków eterycznych, bo jest to potężna dziedzina, która no, niesamowicie tutaj procentuje, jeśli chodzi o też dbanie o nasze zdrowie. I no tutaj też postanowiliśmy tak zruszyć z takim projektem dla Was. Ja bardzo Wam dziękuję za dziś. No i zapraszam oczywiście za tydzień i zapraszam też do śledzenia kanałów, dlatego że tutaj pojawia się bardzo dużo też nowych treści. Niedługo mam nadzieję, że też pojawią się kolejne, też że ruszy sklep lada dzień, do którego Was będę mógł wkrótce zaprosić. I też oczywiście zapraszam na newsletter, na który też można się zapisać na stronie internetowej. I z mojej strony to wszystko, było mi bardzo miło. No i mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.